I look for you in the center of the sun. I took a pill, but it didn't help me numb. I see your face even when my eyes are shut. Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Witam, dzień dobry. W dniu dzisiejszym odwiedzamy hodowlę rodziny Maziarz w oddziale 0233 Nowy Sącz 2. Materiał dzisiejszy będzie bardzo ciekawy, bo dzisiaj odwiedzamy hodowlę, rodzinę, która tak naprawdę przez 4 lata osiągnęła super wyniki. Nikt jeszcze ich tutaj nie nagrywał, nikt nie robił żadnej relacji, a uważam, że jest to coś fajnego do pokazania. Rodzina Maziarz, czy nawet tutaj Arek, który bardzo angażuje się w loty na wspólnych gojemnikach, wygrywa bardzo znaczące nagrody na szczeblu nawet europejskim czy światowym, bo grają z najlepszymi graczami z całego świata. W Polsce w oddziale osiągają super też wyniki. 4 lata temu te wyniki może były troszkę lepsze ze względu na to, że była większa obsada hodowców w oddziale. Na chwilę obecną jest to troszkę, no powiedzmy, w jakiś sposób zaniżone. Sami hodowcy pewnie wiecie dlaczego. Ale i tak Arek daje tutaj radę, walą ostro konkurencję na kolana, więc tutaj może już oddaję głos Arkowi, żeby więcej powiedział o swojej hodowli, skąd te pierwsze gołębie i jak w ogóle się zaczęła historia ze wspólnymi gojemnikami, no bo to jest też bardzo, bardzo ważne dla też osób, które to będą oglądać, tak? I jeszcze raz witam wszystkich hodowców i tutaj na początku chciałem powiedzieć, że faktycznie tutaj Wiktor ma rację. Od 2011 roku zaczęliśmy sprowadzać gołębie z zachodu, była to nasza pierwsza podróż z tatą Mirosławem na zachód po gołębie. Najpierw pojechaliśmy do rodziny Frauendenhofen i później do Heinza Wiegoritza i od tego zaczęła się cała nasza przygoda z fajnym lotowaniem w oddziale i później też doszły do tego wspólne gołębniki. Otóż już w 2014 roku, gdzie nasz oddział jeszcze był w miarę taki fajny, duży, mieliśmy na spisach prawie 4000 gołębi, to od razu gołębiami rocznymi zdobyliśmy fantastyczne rezultaty. Między innymi wylataliśmy w jednym roku najlepszego rocznego okręgu, najlepszą samiczkę roczną okręgu, gdzie okręg liczy ponad 1200 hodowców, ponad 12-14 oddziałów na dzień dzisiejszy, także jest to bardzo mocna konkurencja. Wylataliśmy wicemistrza kategorii B, wicemistrza kategorii C okręgu, tylko gołębiami rocznymi. Tak samo były 3 maratony, 3 razy 782 km. Wszystkie maratony przebiegały w innej pogodzie. Jeden był bardzo upalny, drugi był z lekkim deszczem, trzeci był taki, że w pierwszy dzień przyleciały tylko pojedyncze gołębie. I tutaj należy zaznaczyć, że seria na te loty maratońskie w strefie sądeckiej na 8 oddziałów obowiązywała 5 z 10, czyli 10 gołębi koszujemy i 5 zdobywa konkursy. My wysłaliśmy tylko i wyłącznie gołębie roczne i z 3 lotów zgromadziliśmy najwyższą sumę punktów, zdobywając oczywiście komplet konkursów, 15 konkursów na 30 wkładań. Zdobyliśmy najwyższą... najwyższy współczynnik, jeśli chodzi o punkty, tylko gołębiami rocznymi z lotów maratońskich bardzo ciężkich. Także już widać, że te roczne gołębie pokazywały naprawdę klasy. Powiedzmy, dobry szczep gołębi. Na wspólnych gołębnikach wygrywacie prawie, no powiedzmy, na każdym wspólnym gołębniku wygrywacie, bo ja śledzę wspólne gołębniki, no to widzę w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce wspólnych gołębników nazwisko Maziarz, znaczy Team Maziarz, tak? Czyli jak tam dokładnie to nazywa się, to już nie kojarzę. Ale zawsze się pokazuje to nazwisko, tak? Maziarz z Polski. Jednak Polaków reprezentujecie na arenie międzynarodowej bardzo dobrze, tak? No tak, tutaj można powiedzieć, że nawet w tym roku wysłaliśmy swoje gołębie tylko na 3 wspólne gołębniki w Europie, Derby Riachos, Great Derby Algarve i Romania Kolubodrom w Rumunii, także tutaj no i fajne wyniki osiągnęliśmy, gdyż praktycznie na wszystkich 3 gołębnikach zdobyliśmy tytuły pierwszych lotników. W Korabi na ponad 25 krajów, ponad 2000 gołębi zdobyliśmy tytuł pierwszego i trzeciego lotnika z lotów sprinterskich od 100 do 400 km, pokonując takich hodowców jak Hebrek, De Wert, Van He i tak dalej, Reho Greinen z Holandii i tak dalej, i tak dalej. Z lotu finałowego zajęliśmy 4. i 6. miejsce, przegrywając tylko z 3 gołębiami z Rumunii, także z pozostałych 23 krajów mieliśmy 1. i 3. gołębia z finału. W Derby Riachos powtórzyliśmy wyczyn w tym roku, zdobywając 3. miejsce z lotu finałowego. W tamtym roku mieliśmy 2. miejsce z lotu finałowego i to jest również ewenement w skali świata, gdyż na Derby Riachos nikt nigdy rok po roku nie zdobył miejsca na podium. Tak samo 3. wspólnym gołębnikiem było Great Derby Algarve i też w jednym ćwierćfinale zajęliśmy 2. i 4. miejsce w klasyfikacji hotspotu, czyli czystego sprintu. Zajęliśmy 1. miejsce również, gdzie w 50. mieliśmy również 4 gołębie, najwięcej ze wszystkich hodowców, gdzie dawały takie sławy jak Bart Gerings, Hogreinen i wielu innych naprawdę fantastycznych graczy z całego świata. Także myślę, że są to takie wyniki naprawdę no, godne zainteresowania. Mhm. A mówiąc tutaj o wynikach w oddziale, bo wiadomo, na chwilę obecną już nie macie tej konkurencji, ale dając te gołębie,
gołębie, czy odsprzedając hodowcom do innych oddziałów, te gołębie wygrywają, bo właśnie tutaj, jak rozmawiałem z tobą, jak przyjąłem, dałeś gołębie tutaj do swojego szwagra, dałeś gołębie do hodowli tam do Grudziądza i te gołębie tam wygrywają, walcząc z najlepszymi, tak? No tak można powiedzieć, jeśli chodzi o to, nasza hodowla jest dosyć bardzo liczną hodowlą, aczkolwiek tych gołębi nie sprzedajemy jakoś dużo, można zaznaczyć, że mimo dużego rozpłodu nie sprzedajemy jakoś bardzo dużo gołębi, można tu powiedzieć, że jeśli nasz rozpłód liczy na dzień dzisiejszy 150 par w rozpłodzie oryginalnych gołębi z zagranicy, czy to z Holandii, z Belgii, z Niemiec, my lubimy selekcjonować gołębie, ale do tego właśnie zmierzam, że Apollo tak przykładowo sprzedajemy tylko 30-35 młodych maksymalnie, które zazwyczaj idą za granicę, pojedyncze sztuki zostają w Polsce, taki można powiedzieć promil tego i naszymi gołębiami fajnie sobie bardzo lotuje kolega Łukasz Czopek z oddziału Grudziądz, który bardzo, bardzo dzielnie walczy z braćmi cerskimi, bardzo fajnie również dopiero po 2 latach hodowli mój szwagier, który ożenił się z moją siostrą, lotuje w oddziale 451 Nowy Sącz, właśnie w większej konkurencji, w ciągu 2 lat wylatał również parę fajnych dyplomów, pucharów, między innymi w tym roku latając tylko 12 gołębiami starymi i resztę miał roczniaków, wylatał pierwszego lotnika kategorii A oddziału, pierwszego lotnika kategorii B, pierwszego lotnika młodego oddziału, także w tamtym roku najwyżej ze swojego oddziału był w klasyfikacji gołębi młodych na okręgu, bodajże zajęli 7. miejsce, także wyniki są bardzo znaczące, tak samo kolega Dyduch przed 2 laty zakupił sobie 3 gołębie do lotu, tylko i wyłącznie 3 sztuki i jeden z tych gołębi na loty młodych wykręcił mu świetny wynik, gdzie zajął 2. miejsce w okręgu Bielsko-Biała w kategorii F. Także można powiedzieć, że bardzo mało gołębi w Polsce zostaje, ale te co zostają to naprawdę pokazują się z rewelacyjnej strony. To co mogę tylko jeszcze powiedzieć, jeżeli będzie możliwość, bo tak jak Arek mówi, 40 gołębi stara się w roku gdzieś tam sprzedać, ale to jest też liczba ograniczona. Jeżeli się uda, z tej hodowli możliwe, że 5 gołębi trafi na aukcję. Nie chcę nic zapewniać na 100%, ale Arka może możliwe, że przekonam do sprzedaży 5 gołębi, takich powiedzmy stopowych linii. Ktoś to kupi, może będzie faktycznie zadowolony i wróci tutaj za rok czy za 2 po kolejnych kilka sztuk gołębi. No myślę, że na pewno coś wymyślimy z tego względu, że Wiktor jest faktycznie pierwszą osobą, która namówiła mnie do udziału w jakimś reportażu czy filmie o naszej hodowli, gdzie faktycznie jakoś nie zależy nam na rozgłosie. My bardziej jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani, ukierunkowani na rynek zachodni, aczkolwiek tutaj Wiktor okazał się miłym, sympatycznym chłopakiem, także myślę, że coś wymyślimy fajnego, żeby naprawdę zrobić taką fajną aukcję, może tak jak mówię 5 sztuk, ale tylko i wyłącznie z najlepszych gołębi, czyli można powiedzieć rodzeństwo gołębi, które osiągają topowe wyniki na skali, przede wszystkim na wspólnych gołębnikach, także... Tak, żeby po prostu ktoś to kupił ten materiał, żeby nie był potem w jakiś sposób zawiedziony, że no, kupił gołębi i po prostu się nie sprawdzają, ale to tak jak mówimy, od początku idziemy w jakość, a nie ilość, zresztą to widać na samych aukcjach. Więc przechodzimy już do prezentacji gołębi i tam więcej pokażemy informacji. W hodowli postaramy się zaprezentować kilka gołębi, które odniosły znaczący sukces, więc Arek teraz w ręku trzyma jednego z tych gołębi. Za chwilę przejdziemy do mieszkania, tak żeby więcej hodowcom opowiedzieć o tej hodowli i o całej historii. Póki co, Arek, co masz za gołębia? Tutaj akurat posiadamy gołębia, znajdujemy się w gołębniku lotowym samców i posiadamy gołębia z linii Leo Hermans, z gołębi właśnie, z jednej strony są to gołębie Heinza Wiegoritza z linii Jensen, z drugiej strony są to gołębie Leo Hermansa z linii Euro i Olimpiady 003. Ojcem tego gołębia jest akurat oryginalny gołąb z fantastycznej niemieckiej hodowli Schliffsteins i na przykład ten gołąbek, którego tutaj pokazuję, z 2015 roku i on w swojej karierze, czyli jako 2-latek, zdobył 2 razy pierwszy konkurs. Także jest to bardzo ciekawy, fajny gołąb na wiśniowym oku. I tutaj też należy zaznaczyć, że u nas w hodowli jest coś takiego, że w celu właśnie promocji polskich gołębi, naszej hodowli za granicą, wszystkie fajne gołębie 2-latki, czyli w tym roku gołębie z 2015 roku, są sprzedawane na aukcjach za granicą, czy to na Tajwanie, czy w Chinach, czy po prostu w Belgii. Także ten gołąb też tutaj jeszcze skończy pierzyć na naszym gołębniku i już jest zarezerwowany na Tajwan. Także można powiedzieć, że lotujemy rocznymi gołębiami 2-letnimi, a tak jak mówię, gołębie, które zrobiły fajny wynik później w celu promocji, są sprzedawane za granicę. Także tak to u nas mniej więcej wygląda. Cel finansowy też na pewno. No na pewno też, aczkolwiek to jest właśnie kwestia, żeby promować naszą hodowlę, to naprawdę trzeba sprzedawać pewne gołębie. Przez to tutaj można powiedzieć, nie jest nam żal ani przykro sprzedawać tych najlepszych gołębi i teraz też się nieraz hodowcy właśnie zastanawiają, dlaczego gołębie nie latamy 3-4-letnimi gołębiami. No najlepsze ceny na pewno osiągają gołębie 2-letnie z fajnym wynikiem, a tak jak mówię, jeśli się promować, to tylko z najlepszym materiałem, także zresztą, tak to u nas wygląda. Zresztą na Chiny i na Tajwan już ma stałych odbiorców, których tak naprawdę co rok obdarzasz dobrym materiałem, tak?
No tak, można powiedzieć, że bardzo to jest właśnie interesujące, że na przykład w tym roku już odbyła się jedna aukcja naszych gołębi. Zaskakujące jest to, że sam jestem nawet bardzo zdziwiony, że najwięcej naszych gołębi zostało sprzedanych do Belgii i do Holandii. Także to jest takim ewenementem, gdzie polskie gołębie zawsze niby są B, a tu się okazało, że najwięcej właśnie kupców znalazły w Belgii i w Holandii, i to u bardzo znaczących graczy, ale też należy zaznaczyć, że u ludzi z Belgii przede wszystkim, którzy no słabiej od nas latali na tych samych wspólnych gołębikach co my i zauważyli, że jednak polskie gołębie są przed nimi. I teraz właśnie tak zobaczyłem po nazwiskach, że ludzie, którzy, można powiedzieć, oglądali plecy naszej gołębi, teraz kupują od nas ptaki, także na pewno wspólne gołębiki są świetną formą reklamy. I tutaj może też pokażę następnego gołąbka, tutaj na pewno jak Państwo widzą, potężnej budowy z linii Filip od Herbotsa, z drugiej strony również z gołębi Hańca Wiegorica, jeden z naszych, można powiedzieć, to jest akurat pupil taty, gdyż jest to największy gołąb na gołębniku, można zobaczyć, budowa tego gołębia jest ogólnie rewelacyjna, ogromne plecy, świetny ogon. Gołąb, który teoretycznie wydaje się, że jest czystym sprinterem, a potrafi latać loty od 100 do 800 km i on akurat, jeśli chodzi o kwestię sentymentalną, zostaje u nas dalej w hodowli, ale można powiedzieć, że nasze gołębie lotowe no wyglądają dosyć pokaźnie, także to jest coś takiego, taki pokazuje sztandarowy przykład naszych gołębi w hodowli. I tutaj może zaprezentuję jeszcze jednego gołębia z naszej linii, która rewelacyjnie sprawdza się na wspólnych gołębnikach, a tak samo również u nas w oddziale. Jest to linia gołębi od Hańca Wiegorica, Vos Jensen, i to są ptaki, które w połączeniu z innymi szybkimi gołębiami typu Gerd Philips czy właśnie gołębie Leo Hermansa zapewniają nam wspaniałe rezultaty. Między innymi właśnie siostra tego gołębia zajęła drugie miejsce na locie finałowym w Derby Riachos w tamtym roku. I tutaj też można powiedzieć, że akurat tak Derby Riachos jest po części dla nas szczęśliwy, ale również pechowy, gdyż w tamtym roku zdobyliśmy drugie miejsce, ale nasz gołąb przyleciał 30 sekund przed pierwszym, przed gołębiem Karla Heinza Langa, ale niestety przesiedział na klapie 5 cm od anteny, jest to nagrane nawet na filmiku, i dopiero później wskoczył jako drugi, a w tym roku identyczna sytuacja miała miejsce, tylko o miejsce drugie przegraliśmy również kilka sekund. Nasz gołąb siedział 5 cm od anteny, również jest filmik na YouTubie z tego wydarzenia, i przyleciał trzeci gołąb, wyprzedził go i dopiero wszedł nasz. Także można powiedzieć, że troszkę mamy i szczęście, i pecha, jeśli chodzi o wspólne gołębniki. Tutaj też można zauważyć, że budowa tych gołębi jest no rewelacyjna. Tutaj najważniejsze jest to, że jeżeli kupujemy gołębie na zachodzie, bardzo często wyjeżdżamy właśnie z tatą, to kwestia jest taka, że ja zajmuję się rodowodami, papierami, bo musi mi to grać, muszą to być faktycznie fajne gołębie w rodowodach, ale również jeżeli gołąb miałby złoty rodowód, a w budowie nam nie leży, w ręce ten gołąb po prostu jest jakiś gorszy, to po prostu tata mówi, nie, tego gołębia nie bierzemy. I nieraz zdarza się tak, że jedziemy na zachód, mamy zamówione 12 sztuk, a kupujemy tylko 7, bo po prostu nie spełniają naszych standardów. A nieraz znowu jest, że mamy zamówione 9, a przywozimy 22, bo naprawdę okazało się, że gołębie są wybitne, rewelacyjne, także tutaj też trzeba na pewno zwracać na to uwagę, żeby kupować przede wszystkim dobry materiał. I my wychodzimy z założenia takiego, że dla nas budowa jest bardzo ważna, gdyż tak jak nieraz, tak raz mi powiedział mój, można być teraz już przyjaciel, Dirk Fraldenhofen, że wynik u gołębia to jest przede wszystkim 50% jest to faktycznie to mózg, który posiada, i 50% to jest budowa, bo żeby nie wiadomo jak był mądry, jeżeli nie ma fajnej budowy, to nie jest w stanie zrobić dobrych wyników. I 50% sukcesu już mamy, gdy mamy świetnego gołębia w budowie, bo to co jest w głowie, tego nie wie nikt. Także to już tylko wychodzi w lotach. A tutaj jeszcze raz powtarzam, jeżeli gołąb ma słabą budowę, to żeby nie wiadomo jak był mądry, no po prostu warunki fizyczne nie pozwolą mu osiągać super rezultatów. Dlatego my przykładamy niesamowitą właśnie wagę do, jeśli chodzi o budowę gołębi. Widać, jak przyzwyczajone, co nie? No jeśli chodzi o nasze gołębie lotowe, to są dosyć właśnie przyzwyczajone. Także tak wygląda u nas tutaj gołębik lotowy, jest dosyć prosty, nie ma żadnych kombinacji, są połowiczne cele. No i z tego po prostu gołębie lecą. Nieraz się zdarza, że na przykład takim fajnym przykładem było, że, bo nieraz ludzie mówią, że gołębie roczne trzeba oszczędzać, trzeba przyszykować do lotu najwyżej, że ciągnąć po nich młode, muszą się przywiązać do gniazda, parowanie z samiczek. U nas czegoś takiego nie ma. Przykładowo tutaj Wiktor, może to jest dla Ciebie ciekawostka, gdzie jeździsz po różnych hodowlach. U nas gołębie młode są przenoszone w okolicach 15 stycznia na górny gołębik tutaj do samców i one nie dostają swoich cel. One sobie cele mają wywalczyć, później nie są parowane. Po prostu wpuszczam samiczki tutaj do samców, one się parują, także można powiedzieć, że w 2014 roku nasz najlepszy roczniak okręgu, który zdobył 13 konkursów, wszystkie loty z maratonu,
On sobie przy tym pojniku tutaj siedział, nie miał partnerki, nie miał celi, nie miał niczego. Siedział sobie przy pojniku, zawsze spokojny. I no i nazwaliśmy go Predator, że faktycznie te wszystkie loty latał fantastycznie, zdobywał czołowe konkursy z 800, był drugi na oddział z lotu 200 km i on sobie siedział przy pojniku, nie potrzebował niczego. Także też właśnie nasz kolega Martin Sztyn zawsze powtarza, że Arek, jeżeli masz 100% gołębi, wiadomo, nie wszystkie będą dobre, to jest normalne, ale jeżeli lata 30% na wybitnym poziomie, to ty się nie zastanawiaj, co zrobić, żeby to 70 latało lepiej, bo one widocznie, one muszą się przystosować do twojego systemu. Jeżeli one nie latają na tyle dobrze, a 30% osiąga wybitne rezultaty, rób wszystko, żeby utrzymać to 30% w jak najlepszej zdrowiu, kondycji, żeby po prostu osiągały dalsze wyniki. Nie zastanawiaj się, co zrobić, żeby lepiej leciały maruderzy, gdyż wtedy możesz zepsuć to 30% gołębi. Także to jest kilka takich wskazówek, których się trzymamy i no i jest w miarę fajnie, czy to na wspólnych gołębnikach, czy u nas w oddziale. Kolejna sprawa, Arek. Byłeś u hodowców za granicą, byłeś w hodowli w Chinach, tam jeździcie z tatą na różnego typu wystawy i powiedz, jak to wygląda za granicą, bo no wiadomo, no, hodowcy tutaj w Polsce mają tylko te informacje, które gdzieś my tam przekazujemy w formie filmów, czy gdzieś tam mają swoich kolegów i starają się w jakiś sposób wymieniać wiedzą. Jak to byś powiedział, jak to wygląda za granicą, jak wygląda to w Chinach, jak to wygląda w Belgii, bo to jest rynek, który dobrze znasz i tam często bywasz. No ogólnie jeśli chodzi o Belgię, Holandię, Niemcy, to jest tak, że zazwyczaj Polacy są fajnie traktowani, dopóki kupują gołębie tam, dziękują, płacą pieniądze, wracają do Polski, wtedy jesteś przyjacielem i w ogóle. A jeżeli później chodzi o wyniki, to powiedzmy można mieć gołębie po oryginalnych belgijskich gołębiach, tak jak u nas jest to w hodowli, gdyż my nie posiadamy żadnej starej rasy polskich gołębi, tylko wszystko jest oparte o zakupy, które dokonywaliśmy z tatą od 2011 roku. Ale później, jeżeli gołąb nawet z dwóch Belgów otrzymywał polską obrączkę, wtedy na jeden raz on się robił w cudzysłowie trendowaty, bo już jest w Polsce wychowany, on już nie jest jakimś fajnym gołębim. A to guzik, prawda, właśnie było. Dla przykładu też możemy tutaj nadmienić, że wysyłaliśmy kilka naszych młodych do hodowli Hilary Surings, to jest dyrektor La Colombile Belge, największej belgijskiej gazety o gołębiach. No i nasz gołąb oryginalny, to znaczy nawet dwa nasze oryginalne gołębie potrafiły zdobyć dwa razy pierwszy konkurs w klubie wśród wszystkich Belgów. Gołębie na polskich obrączkach. Tak samo rewelacyjnie latał nasz oryginalny gołąb u takiej światowej sławy jak Nicolas i Philippe Norman, gdzie mają bardzo drogie gołębie, które kosztują, powiedzmy, ceny zaczynają się od 1000 euro. Tam nasz gołąb zrobił taką furorę, można powiedzieć, że w tym roku uzgodniliśmy z Nicolasem, że wymienimy się, napisał do mnie i poprosił, czy Arek, byłaby możliwość, żebym nabył od ciebie 10 gołębi do lotu, mógłbyś mi je przysłać, czy wymienimy się jakoś. Także no, to jest takie naprawdę bardzo miłe zaskoczenie, gdyż taka sława jak Norman, gdzie również, nie wiem, może kiedyś na pewno z Wiktorem się wybierzemy do tej hodowli, zaprezentować ją, gdyż oni są również mało... Od 2018 roku portal Pigebook tylko i wyłącznie wychodzi na rynek zagraniczny z polskimi hodowlami. To jest rewelacyjne właśnie i tak jak mówię, jeżeli... Nawet Norman wydał, oni prowadzą jedną z największych drukarni w Belgii, wydali sobie wielką księgę, tam oni hodują gołębie od 1875 roku. Jeżeli taka sława, gdzie Chińczycy, można powiedzieć w cudzysłowie, zabijają się o ich gołębie i on, ja jak odczytałem tą wiadomość, mówi, Arek, czy byłaby możliwość od was 10 młodych do lotu, no to no na pewno zaskoczenie miłe i że jeżeli taki Belg pyta o gołębie i jest zainteresowany i chce się wymienić, wychodzi to z jego strony, no to no nic więcej na pewno nie trzeba dodać, jeśli chodzi o referencje naszych ptaków, także no jest to bardzo miłe. A jeżeli chodzi o rynek chiński, tutaj też no byliśmy już kilkukrotnie w Chinach, ostatnio w tamtym roku na Langfangu również. Także też na pewno, bo mieliśmy tam kilka fajnych gołębi lotowych w perfekcyjnej budowie, no na pewno teraz w międzyczasie trochę prywaty, zapraszam na swój kanał na YouTubie Maziarz Racing Team, gdzie będziemy zamieszczać różne tematy związane ze wspólnymi gołębnikami, których jestem przedstawicielem w Polsce, wspólne gołębniki europejskie, ale również tam będę zamieszczał krótki właśnie film z naszej przygody w Chinach, gdzie na stoisku, można powiedzieć, nawet Belgowie, Holendrzy, w pewnej chwili obracam się i klepie mnie po plecach Gerard Kopman, przyszedł na nasze stoisko i mówi, że faktycznie fajna robota, bo widział tłum Chińczyków. No i było kilku Chińczyków, co faktycznie, no można powiedzieć, no, no nie stać ich było na nasze gołębie lotowe, ale później na koniec wystawy przyszli do nas, klepali nas po plecach i mówili, że jesteście z Polski, ale w dzisiejszym dniu na tych targach macie najładniejsze gołębie z budowy spośród wszystkich hodowców. Także to też było takie wow, bo zastanawialiśmy się, że Belgowie, Holendrzy przyjadą i Polacy tacy biedni pierwszy raz, można powiedzieć, na targach polska hodowla i będzie... No można powiedzieć, tylko siara, nie? Że to jakoś nie wyjdzie. A tu jednak okazało się, że byli w niesamowitym szoku. Nawet takie śmieszne było, że szliśmy potem ulicą po tych targach i tata też również był z nami w Chinach i szwagier i ludzie podchodzili do nas, sobie chcieli robić zdjęcia czy coś takiego. No naprawdę patrzyliśmy na nich, no...
aż dziwnie, że po prostu faktycznie jest taki boom, spodobały się im te gołębie i od razu były zapytania, czy przyjedziemy kolejny raz, czy przeszukujemy coś, także naprawdę fajnie się jest pokazywać, a tak jak mówię, Belgowie, Holendrzy, Niemcy nie chcą nas wpuszczać na swój rynek, to jest oczywiste, to jest bardzo hermetyczne środowisko i najlepiej swoje gołębie właśnie tak jak tutaj Wiktor prowadzi, bardzo profesjonalny, przez to też nie będę ukrywał, polskie portale aukcyjne, no nie podobają mi się, ja bardziej jestem, można powiedzieć, taki bardziej uzależniony od zagranicznych hodowców, od zagranicznych platform, gdzie faktycznie mi się to wszystko podoba, jest to robione z sukcesami, także te polskie portale aukcyjne nigdy mnie nie interesowały, nie podobały mi się i dopiero Wiktor faktycznie stworzył coś takiego, że okej, to jest fajne, to jest podobne do najlepszych portali na zachodzie i dlatego zgodziłem się, żebyśmy coś razem nakręcili, jakąś malutką aukcyjkę zrobili, gdyż to po prostu spełnia nasze standardy, także myślę, że po prostu tutaj musimy się. W Polsce jest taka mentalność, że tutaj jeden drugiemu najchętniej by chciał wbić nóż w plecy, nigdy nie pogratuluje wyniku. To widać nawet po forach internetowych. Jeżeli mamy jakiś wpis, powiedzmy, że ktoś tam oszukał, czy ktoś coś złego zrobił, tych wyświetleń, odpowiedzi jest multum. Ale jeżeli ktoś zamieści wpis jakiś gratulacyjny, że ktoś gdzieś fajnie poleciał, jakiś fajny wynik, tego nikt nie czyta, nikt nie odpisuje, nie ma. Tylko po prostu rzucamy się jak po prostu sępy na padlinę i wtedy jest faktycznie boom. A w Belgii jest coś innego, okej, gratulacje, ty w tym roku wygrałeś, sprzedajesz gołębie, ale za rok wygram ja. I o to chodzi właśnie w polskim sporcie gołębiarskim, żeby zrobić coś takiego. W tym roku wygrał pan Kowalski, w tym roku pan Nowak, ale my nie możemy się jechać za granicę i po prostu Polak Polakowi wilkiem nie może być absolutnie, bo no inaczej nigdy nie wejdziemy na rynek polski, także trzeba coś zrobić takiego, że po prostu będzie szacunek tych wyników, a to jest tak samo jak wszyscy twierdzą, że Polacy to oszuści, że to nie ma wyników. To jest związane właśnie z tym, że jeden Polak wyjdzie za granicę, drugi nagada na drugiego, że a ten oszukuje, czy ten ma złe wyniki, później idzie taka fama o nas, jeżeli i ludzie sobie myślą, okej, jeżeli oni między sobą się tak kłócą i w ogóle, no to coś musi być na rzeczy, także tutaj naprawdę trzeba gratulować wyników, tak samo my nigdy nie szukaliśmy przykładowo oddziału innego, mocnego, jeżeli z początku przyszliśmy do oddziału, mieliśmy problemy w lotach, tam powiedzmy w pierwszym roku, w 2009 wylataliśmy tytuł mistrza oddziału, a później te wyniki były troszkę słabsze i postanowiliśmy, my nie opowiadaliśmy, że przykładowo tam któryś z naszych hodowców, który był przed nami, że oszukuje, że daje jakieś niestworzone dopingi czy coś, my stwierdziliśmy z tatą, że okej, musimy zmienić system, jedziemy po dobre gołębie, albo będziemy w stanie z nimi walczyć, albo po prostu rezygnujemy z hodowli, ale nigdy nam przez myśl nie przeszło, że ktoś gra z nami nieuczciwie, czy wygrywa nieuczciwie. Po prostu trzeba było dać mu szacunek, był lepszy i dążyliśmy całe 4-5 lat, żeby po prostu z nimi wygrywać. Także to jest taka podstawa, że nie szukać dziury w całym, tylko po prostu no, gonić mistrza, krótko mówiąc. To jest takie według mnie priorytetem. Jestem powiem szczerze, w szoku, bo Arek tak naprawdę powiedział wszystko bardzo mądrze i hodowcy to docenią, bo no jednak masz doświadczenie z rynku zagranicznego, wiesz jak to wygląda tam i teraz to co mówiliśmy, jeżeli pojechało tam kilku Polaków i robiło sobie antyreklamę i jeden na drugiego nagadywał, no to wyszło jak wyszło i dlatego teraz ja jadąc jako, no powiedzmy, jako Polak za granicę i mówiąc, że chcę gdzieś tam sprzedawać gołębi i potem przyjeżdża na przykład osoba z Chin i mówi: pojedźmy do Polski po gołębie, a Belg mówi no tak. Poland, Polska zabita deskami, tak? Tak dokładnie to wygląda. Tak, to jest właśnie, ja mam taki też fajny przykład, gdzie w pierwszym roku tam zaprzyjaźniliśmy się właśnie z Dirkiem Freldenhoffenem i był problem taki tam o jakiejś aukcji, mówił Dirk, że tam pomogę ci, jestem, mam tam fajnego agenta w Chinach i tak dalej, to pierwsze 2 miesiące było: słuchaj Dirk, z Polski nie ma sensu i w ogóle, i też trochę czasu nam zajęło, żeby przekonać do siebie, przykładowo pisaliśmy w pierwszym roku, tam rozmawialiśmy z Jo Herbocem, czy z Pi czy z różnymi portalami w Chinach, między innymi Chinach Xinge, patrzyli na nas, nie, thanks, polskie gołębie, okej, fajnie, wszystko, ale nie. A teraz, można powiedzieć, od 3 lat, co jest dla mnie też niesamowitym zaskoczeniem, to nie my piszemy przykładowo do Belgów, do Holendrów o aukcję, tylko oni do nas piszą, czy w tym roku będziecie coś sprzedawać, oferujemy takie i takie warunki, chcielibyśmy zorganizować wam aukcję i to naprawdę największe portale aukcyjne na świecie, także widać, że tą markę trzeba sobie wyrabiać po prostu dobrą reputacją, nie gańć jeden drugiego, gdyż jeżeli, nie wiem, są tam hodowcy, którzy nagadują, że ten tutaj oszukuje, ten słabo lata, to robi sobie tak samo antyreklamę, bo jeżeli wygrywać, to z najlepszymi, dlatego nigdy nie można mówić, że ktoś ma słabą konkurencję, czy coś, każdy, kto lotuje, ja zawsze wychodzę z założenia, bardzo mnie śmieszą nieraz ludzie, którzy komentują, że a, ja sobie lecę tylko dla hobby, mnie to w ogóle nie interesuje, czy ja będę miał pierwszego gołębia z lotu, czy 10, ja sobie lotuję dla przyjemności, no to czemu nie, czemu kupujesz tipesy, chipy, ringi, czemu lotujecie na zegar, to po prostu można sobie lotować na gumki, nie widzę takiego, ja z góry zawsze zakładam, że ja ogólnie
kocham gołębie, ogólnie cała nasza rodzina jest bardzo mocno zaangażowana, czy to tata, czy mama Zosia, wszyscy jak najbardziej, ale ja od początku tego nie ukrywam, że ja nie latam po to, żeby mi gołębie wracały, tylko my po prostu, tak jak kiedyś rodzina Herbuc powiedziała, my zawsze walczymy o zwycięstwo i myślę, że każdy, kto inwestuje w gołębie, gdyż jest to bardzo drogie hobby, na pewno chciałby wygrywać i chce wygrywać, przez to ja tutaj nie ukrywam, że po prostu my chcemy wygrywać i to taka jest prawda, którą należy sobie powiedzieć, a jeżeli ludzie mówią, że nie chcą wygrywać czy coś, no to tak jak mówię, w większości są to takie mrzonki, a nie prawdziwe wypowiedzi. Tutaj prezentuję Państwu samiczkę z 2016 roku, także można by powiedzieć, że jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe, niewiele można jeszcze o nich powiedzieć, ale jednak tutaj akurat jeśli chodzi o tą samiczkę, jest to nieprawda, gdyż w tym roku mieliśmy po niej dwa młode. Oba dwa młode skończyły loty na derby korabia, a jej jedna z córka, praktycznie identyczna jak mama, zajęła czwarte miejsce na locie finałowym z odległości 525 km, gdzie gołębie leciały prawie 13 godzin do domu. Także był to pierwszy gołąb internacjonalny spoza Rumunii na tym wspólnym gołębniku. I co należy powiedzieć, jest to bezpośrednia córka gołębia Sky od hodowcy Rolf Schlüma z Niemiec. Jest to wspaniały hodowca w Polsce, jeszcze bardzo nieznany, niedoceniany, ale jest to hodowca, który lotując 7-10 gołębiami na dalekim dystansie osiąga rewelacyjne wyniki, a praktycznie go nie ma w domu. On również prowadzi swoje produkty Schlüma Products dla gołębi i gołębiami zajmuje się jego 80-letnia mama, a naprawdę ptaki odnoszą spektakularne wyniki, m.in. w tym roku miał lot, gdzie na 11 włożonych gołębi z lotu 980 km zajął 10 konkursów, z drugiego lotu narodowego zajął pierwsze, drugie miejsce, a ta właśnie samiczka nie jest przypadkiem, że na tak ciężkim locie w Rumunii nasz młody zajął czwarte miejsce, gdyż to jest bezpośrednia córka gołębia Sky. Sky charakteryzuje się tym, że był drugim gołębiem Niemiec na olimpiadzie w Dortmundzie w kategorii maraton i był koszowany 11 razy na loty powyżej 900 km i zdobył 11 konkursów. Takich gołębi w Europie praktycznie nie ma. Był, jeszcze raz powtarzam, w Belgii nieraz jest, że gołąb raz, dwa razy fajnie przyleci i już jest czempionem. Ten gołąb 11 razy był wkładany na loty powyżej 900 km w każdych warunkach i zdobył 11 konkursów, 100% wydolności. Także, no i również akurat jest to już starszy gołąb i w tym roku już niestety zakupiliśmy tylko 4 sztuki jego wnuków, a mieliśmy to szczęście i tą przyjemność właśnie, że w tamtym roku ostatnie 4 dzieci, jakie wydał na świat, wszystkie teraz znajdują się w naszej hodowli, także można powiedzieć, że dla nas szczęście, dla Rolfa troszkę nie bardzo, bo nawet później narzekał, że a może byśmy jednak się przeliczył, gdyż myślał, że ten gołąb jeszcze z 2 lata będzie płodny, a tu się okazało, że jednak no już nie jest, ale tak to wygląda, pewno coś będziemy łączyć, że wymienimy się tymi gołębiami albo coś, ale no takie są już prawa natury, no nic z tym nie zrobimy. Tutaj prezentuję Państwu samiczkę 3424 o nazwie Olimpiady 24. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ gołąb ten jest zimbredowanym potomkiem gołębia od Leo Hermansa Olimpiady 003. Jest to nasza jedna z najlepszych samic rozpłodowych, jeśli chodzi o loty na dystansie od 100 do 600 km. Właśnie ona w połączeniu z Goldwossem naszym od Hansa Wiegorica wydała nam drugiego lotnika z finału na locie Derby Riachos, tak samo piątego lotnika okręgu rocznego z 11 konkursami, ale także do tej pory w ciągu 3 lat swojej kariery w naszym gołębniku rozpłodowym jej dzieci wylatały 25 razy miejsce w top 6, czy to na oddział, czy na wspólne gołębniki, także w tym 4 razy pierwszy konkurs, także samiczka rewelacyjna, z fantastycznym okiem i jak Państwo zauważają, jest to kolejna cena tych gołębi, że one jak się do ciała przytuli, one są bardzo spokojne, ale jeżeli tutaj mają troszkę wolności, tak patrzą, spoglądają wszędzie, po prostu u nas jest to ważną cechą dla gołębi, że one są takie ciekawskie, wyrywne, po prostu mają swój charakter, temperament. Są spokojne, ale również pokazują takie, można powiedzieć, własne ja, co dla nas przy gołębiach gra to naprawdę ważną rolę. Tutaj przedstawiamy samiczkę płową o pięknej budowie, naprawdę można powiedzieć, że ona wygląda jak samiec. Ona pochodzi z gołębi Golewaje od Sticker Donkers. Jest to gołąb również od Martina Schlinza z Niemiec, ale po najlepszym synu właśnie gołębi od Sticker Donkers na najlepszego gołębia w Belgii na krótkim dystansie w połączeniu z gołębiami Leo Hermansa. Jest to naprawdę rewelacyjna samiczka i w połączeniu z innymi sprinterskimi gołębiami daje nam rewelacyjne gołębie. Między innymi właśnie gołąb u rodziny Norman w Belgii.
Belgii, który można powiedzieć, no, przyniósł nam rozgłos taki troszkę większy, pochodzi właśnie bezpośrednio po tej samiczce, gdzie rodzina Norman na lot wkładała ponad 300 gołębi na loty narodowe 500-600 km od 400 i 3 razy ten gołąb wygrywał z ich gołębiami, także można powiedzieć, że jest to naprawdę, no nie jest to przypadek. I później właśnie pytali, czy mogą odkupić tą parę rozchodową, ale my jesteśmy z zasady takiej, że lotniki na polskich obrączkach promujemy, a gołębi zagranicznych za granicę po prostu nie wysyłamy. Wysyłamy tylko gołębie polskie, także samiczka na razie cały czas jest w rozpłodzie i również, jak Państwo widzą, jest bardzo ciekawa otoczenia. Tutaj prezentuję jedną z moich ulubionych samiczek. Jest to samica o imieniu Young Wendy. Dlatego się tak nazywa, ponieważ jej matka Wendy miała 4 razy pierwszy konkurs na lotach w Belgii u kolegi Hilare Suringsa. I tą samiczkę również otrzymałem, można powiedzieć, po takich ciężkich namowach, że będzie miała u nas dobrze, wspaniale, bo jest to też również ostatni gołąb z samiczki Wendy u Hilarego, która już nie nosi jajek. No i faktycznie był to również strzał w dziesiątkę, gdyż na lotach od 100 do 600 km w połączeniu czy to z gołębiami Leo Heremansa czy Heinza Wielegoryca podczas 3 lat po tej samiczce mamy 6 razy pierwszy konkurs. I również na wspólnych gołębnikach gołębie się spisują rewelacyjnie. Ona ma bardzo ciekawe, wielokolorowe oko, pochodzi z gołębi, tak jak wspomniałem, Wendy, która pochodzi m.in. po gołębiach Herwoz, gdyż Hilare Surings ma swoją hodowlę, ma opartą praktycznie tylko i wyłącznie na gołębiach m.in. z Filipa od rodziny Herwoz, także jest to ta linia. Także samiczka jest troszkę mniejsza w budowie, ale nie przeszkadza to jej potomstwu latać na lotach od 100 do 600 km, a nawet również i maratony. Kolejnym gołębiem, którego prezentuję, jest również czysty w 100% gołąb od Heinza Wielegoryca z linii Jensen. Jest to brat naszej najlepszej samicy rozpłodowej, która już od 2 lat wydaje super gołębie w Chinach na gołębniku 50 km od Pekinu. I postanowiliśmy z tej linii zakupić 12 sztuk od Heinza Wielegoryca właśnie po tym, jak po tej samiczce Kim 741 rewelacyjnie gołębie się pokazywały u nas w oddziale i u innych kolegów hodowców, i nawet pierwszy konkurs nasz oryginalny gołąb w Belgii zdobył z lotu 317 km z Melun, również był z tej samiczki. I postanowiliśmy właśnie pojechać do Heinza i wykupiliśmy całą linię tych gołębi. I to jest przykład właśnie gołębia z linii Jensen. Są to gołębie o rewelacyjnej budowie, one są oczywiście troszkę większe, gdyż latają przede wszystkim loty sprinterskie na oczach Glaser. To jest właśnie takim, można powiedzieć, wyznacznikiem gołębi Jensen, faktycznie z czystej linii. I w połączeniu z innymi gołębiami również rewelacyjnie się nam spisują te ptaki. Jego syn akurat w tym roku zajął 3. miejsce na derby Korabia w kategorii sprint. Także bardzo fajne gołębie, ciekawe, no i piękne w budowie na pewno. Bardzo takie nerwowe i charakterne, nie dają się utrzymywać dłużej. Po prostu my u nas też jest właśnie ważną cechą to, żeby te gołębie były spokojne, ale jednocześnie, żeby miały charakter. To, myślę, cechuje takie fajne faktycznie gołębie. Tutaj prezentuję gołębia z naszej jednej z najlepszych linii hodowlanych. Jest to gołąb od Heinza Wielegoryca, również z linii Jensen Vos. Ogólnie teraz są bardzo ciężko dostępne te gołębie, gdyż Heinz praktycznie wszystkie gołębie z linii Vosa sprzedaje na Chiny, na Tajwan i do Iraku. Także bardzo ciężko jest je dostać, ale nam się akurat udało. W rozpłodzie posiadamy 12 oryginalnych gołębi od Ritza o tej barwie. No i mogę powiedzieć tyle, że rewelacyjnie te gołębie spisują się na lotach od 100 do 600 km. Między innymi w tamtym roku właśnie drugie miejsce zdobyła nasza płowa samiczka, bezpośrednia córka tego Gold Vosa, tak się nazywa ten gołąb. Zdobyła drugie miejsce na wspólnym gołębniku Derby Riachos w finale. Także bardzo fajnie się te gołębie spisują. Tak samo roczne w oddziale potrafią wylatać kilka czołowych konkursów. Między innymi 5. rocznik okręgu z 11 konkursami, w tym 5 razy w czołowej szóstce na oddział, to właśnie również syn tego gołębia. Także rewelacyjnie pasują i zwłaszcza super te gołębie krzyżujemy u nas z gołębiami Leo Heremansa, czyli taki czysty sprint. Można powiedzieć, że te gołębie w tej krzyżówce, no naprawdę, no to jest bomba. I czy to o oddział, czy o wspólne gołębniki, naprawdę pokazują się zawsze szpicowo. Tutaj chciałem przedstawić Państwu gołębia o numerze 3340. Jest to oryginalny gołąb na przepięknym wiśniowym oku z hodowli Schliffsteins, naszych przyjaciół z Niemiec, którzy mają opartą hodowlę tylko i wyłącznie na gołębiach Leo Heremansa. Jest to gołąb, który w ciągu 2 lat, jego potomstwo wylatało u nas 5 razy pierwszy konkurs, a był połączony z dwoma różnymi samiczkami. Także jedna to była samiczka od Heinza Wielegoryca, a druga z gołębi Gert Philips. Także naprawdę rewelacyjnie gołębie po tym ptaku się u nas sprawdzają. Oczywiście silna budowa, tutaj muskulatura tych gołębi jest, no,
rewelacyjna, nie można się do niczego przyczepić. Są takie, jak Państwo zauważają na filmikach, są właśnie takie wyrywne. One niby tak jak się je trzyma, one są spokojne, ale tak jak im troszkę damy swobody, to natychmiast chcą wylecieć. Także są to takie gołębie naprawdę ciekawe świata. No i to są, tak jak mówię, według mnie takie cechy, które powinien mieć dobry gołąb. Gołąb pochodzi z linii Euro z jednej strony, a od drugiej strony jest to Imbre Olimpiade 003. Także naprawdę creme de la creme hodowli Leo Heremans. Przeszliśmy do mieszkania, gdzie znajduje się cała rodzina Maziarz. Tak naprawdę rodzina, która czynnie uczestniczy w pracach hodowlanych. Gdzie tak naprawdę jak i mama, tak i tata, jak i Arek tutaj uczestniczą w całym tym cyklu grania tymi gołębiami. Ale też może oddaję głos może Arkowi, żeby więcej powiedział, jak to wygląda u nich tutaj w hodowli, tak? No tak, można powiedzieć, tak jak wcześniej wspomniałem już na reportażu Wiktora, że nasza hodowla jest bardzo dużą hodowlą. Zarówno hodujemy dużo, sprowadzamy dużo gołębi rozpłodowych, jak i hodujemy dużo gołębi do lotu. Dlatego no, wymaga to poświęcenia całej rodziny. Także tutaj każdy z nas, razem tworzymy zgrany kolektyw i każdy z nas ma jakieś określone zadania. Tutaj przykładowo, jeśli ja wyjeżdżam za granicę, to gołębiami zajmuje się mama. Tam nie mam problemu, ja nie muszę dzwonić codziennie, mówić dzisiaj podaj to, tamto, mama po prostu praktycznie już bez grafiku na pamięć wie, co kiedy trzeba podać, a ta się tutaj zajmuje swoją firmą, przez to też ma troszkę mniej czasu, także można powiedzieć, że takim motorem napędowym, jak mnie nie ma, to jest akurat mama. Tata pomaga, wiadomo, w sezonie lotowym, jeżeli jedziemy na zachód, dobieramy gołębie, jeżeli chodzi o parowanie gołębi, to ja też tutaj, można powiedzieć, się mniej znam, jedynie od strony papierowej, a tu jeśli chodzi o dobranie, czy to budową, czy kolorem oka, czy tam dystansem, to wszystko to już jest w rękach taty, także każdy u nas tutaj ma swoje określone zadania i na pewno, gdyby jedna osoba była mniej, to już ten kolektyw nie byłby tak zgrany i taki, można powiedzieć, owocny w tym, co robimy. Także to jest taka podstawa, że tutaj cała rodzina żyje tymi gołębiami. No i na razie wychodzi nam to, jak widać, całkiem nieźle. No a powiedzmy, jak tutaj wygląda u Was praca, no bo mówicie, że akurat no, każdy przykłada się do pracy, ale jak to wygląda, bo wiem, że tutaj czy mama, czy nawet tata grają gołębiami w oddziele i wygrywają to znaczące sukcesy, tak? Tak, można właśnie powiedzieć, że akurat w tym roku udało się tak, że drużyna na mamę, gdzie sobie praktycznie sama wybierała gołębie, nie wiem, czy to instynktem, czy z wyglądu, czy jakkolwiek, no w każdym razie zdobyła tytuł mistrza oddziału. Ograła nas na posesji. No, a na posesji i w oddziale. Tak. Wygrała kilka kategorii, wygrała GMP, wygrała mistrzostwo tradycyjne, z Brukseli miała pierwszego gołębia na noc, jeśli chodzi o oddział i w oddziale był tylko jeden gołąb, przyleciał w pierwszym dniu i to był akurat gołąb mamy, także tak można powiedzieć, że przypieczętowała ten sukces tegoroczny, także no tak samo, mimo tego, że latamy w bardzo małym oddziale, zdobyła piąte miejsce na okręgu w kategorii B i jest 62 w Polsce, także no naprawdę, jeśli chodzi o tak mały oddział, jeszcze udało się nam wykręcić taki rezultat, także no fajnie to wszystko wygląda. Tutaj mówimy o pracy hodowlanej, mówimy o wynikach, mówimy o hodowli, ale Arek, powiedz teraz, jak wygląda sytuacja w oddziele, bo mówiliśmy tam na początku, że w oddziele macie no tą konkurencję dość na chwilę obecną, taką ograniczoną, nie słabą, tylko ograniczoną, bo tylko po prostu jest mało. Więc jak to wygląda i teraz w jaki sposób no, też trzeba to rozwiązać, tak? No tak, ja to ci powiem, Wiktor, że kwestia bardzo często słyszy się na internecie, nawet można powiedzieć na własnym przykładzie, to tutaj nie ma nic do ukrycia, że słyszy się nieraz głosy, że Maziarz dobrze lotuje, odbijają 15-20 pierwszych gołębi na oddział, ale nie mają konkurencji, latają w całym oddziale. I to są takie według mnie mity takich, nie wiem, starszych hodowców może, że oni myślą, że to poziom oddziału uwarunkowany jest ilością koszowanych gołębi. To jest totalna bzdura, gdzie można powiedzieć, że w oddziale na 5000 gołębi może nie być szpicowego hodowcy. Wszyscy będą bili równo i wydaje się im, że poziom jest równy. A może okazać się, że w słabym oddziale, tak zwanym słabym oddziale, gdzie jest mało hodowców, poziom jest zdecydowanie wyższy. Dla jakieś może kilka przykładów. No, powiedzmy, w tym roku był lot, ostatni lot gołębi młodych, bardzo ciężki, katastrofalny, gdzie myśmy na ten lot akurat na Świebodzie nie koszowali gołębi, ale koszowało kilku hodowców z naszego oddziału. No i pierwszą serię z tego lotu okręgowego zdobył hodowca z naszego oddziału, Rafał Dąbrowski. Co więcej, w klasyfikacji generalnej również nasz oddział wylatał najlepszy współczynnik procentowy z tego lotu. Także widać, że niby taki mały oddział, potrafiliśmy powalczyć. Następny przykład. Mieliśmy przecież
lot wspólny z Arkiem w tamtym roku, gdzie nasz mały oddział zakoszowaliśmy bardzo mało gołębi i tylko nasz gołąb w strefie sądeckiej powrócił, tak jak Nightfinneka, który opisywaliśmy w reportażu na gołębniku rozpłodowym. No, kolejny przykład. Lotował z nami bardzo dobry, wielokrotny mistrz oddziału tutaj w Sączu, Janusz Kurczaba. Walczyliśmy faktycznie, no ciężko było walczyć z Januszem, który jest naprawdę rewelacyjnym hodowcą, ale też było właśnie takie mówienie, że latamy tylko, można powiedzieć, walczymy tylko z Januszem, ale poziom tutaj i tak jest dużo niższy niż w sąsiednim oddziale. No i tak się złożyło, że Janusz odszedł z naszego oddziału, poszedł do 451 i się okazało, że w pierwszym roku lotowania, gdzie praktycznie nie dawano mu jakichś tam większych szans, że przychodzi ze słabego oddziału, okazało się, że wygrał kategorię GMP, mistrzostwo tradycyjne i kilka innych wspaniałych wyników osiągnął w tym oddziale, czyli praktycznie wygrał wszystko, co się dało w pierwszym roku po przejściu z niby tego słabego oddziału. Także jeszcze raz powtarzam, że naprawdę nie ilość hodowców, ani ilość gołębi świadczy o tym, czy jest w oddziale wysoki poziom, czy niski. To są mity, które, tak jak mówię, opowiadają ludzie, być może bardzo często, którzy powiedzmy w większym oddziale zajmują miejsce w środku tabeli czy na końcu i tym może chcą wyjaśnić swoje słabsze wyniki. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale w każdym razie jest to totalna bzdura, a to pokazują wspólne starty, czy tak jak mówię, jeśli hodowcy odchodzą na przykład z naszego oddziału i potrafią wygrywać wszystkie mistrzostwa w dużo większych oddziałach. Także tak to według mnie wygląda na dzień dzisiejszy. Dobrym wyznacznikiem są wspólne gołębniki, bo jeżeli widać, że wasze gołębie z hodowli na wspólnych gołębnikach wygrywają czołowe lokaty i co roku zawsze na wspólnym gołębniku macie w czołówce gołębie, no to już chyba to daje samą satysfakcję i samo oznaczenie, że te gołębie są dobre, tak? No dokładnie tak, bo tutaj jeśli chodzi o wspólne gołębniki, gołębie jedzą to samo, piją to samo, mają te same warunki atmosferyczne, startują z punktu A, docierają do punktu B, do gołębnika i który jest w najlepszej dyspozycji danego dnia, ten wygrywa. Także czy to są gołębie niemieckie, belgijskie czy rumuńskie, tak jak w tym roku właśnie się zdarzyło na wspólnych gołębnikach, że czy to w Riaczos przegraliśmy tylko właśnie drugie miejsce z dwoma Niemcami, gdzie zajęliśmy trzecie, w Rumunii spośród 23 krajów zajęliśmy z finału miejsce pierwsze i trzecie, przegrywając tylko z rumuńskimi trzema gołębiami, mając no, w ogólnej klasyfikacji czwarte miejsca pośród obcokrajowców pierwsze i trzecie. W Algarve, tak jeszcze raz powtórzę, mieliśmy tytuł pierwszego lotnika, pokonując takie sławy m.in. jak Bart Gerings za dziesiątki tysięcy euro gołębie, który sprzedaje. Także no, tutaj to świadczy o tym, że faktycznie ten poziom, jaki prezentujemy, no, jest całkiem wysoki. Tutaj nie można powiedzieć, że jest to po części na to krzywdzące, tak jak mówię, jeśli się słyszy głosy, że Maziarz lata w słabym oddziale, gdyż tak jak mówię, fakty po prostu mówią całkowicie co innego. No a powiedz teraz kolejna sprawa, bo mówiliśmy wcześniej o wyjazdach do Chin. Oczywiście no, w jakiś sposób to postaraliśmy się tam podsumować, ale jest to i stąd teraz data. No i teraz jakbyście mogli podsumować, jak te wspólne wyjazdy wyglądały, bo mieliście swojego tam partnera w Chinach, tak? Tak. Który was tam oprowadzał, tak, przedstawiciela na Chiny. No i jakbyście mogli to opisać, no bo byliście tam już kilka razy, tak? No dokładnie tak, ale tu to może tata trochę opowie, bo myślę, że miał troszkę większe obawy. Ja jestem młody, także tak bardziej można powiedzieć takim w cudzysłowie hardcorem chciałem to wszystko zrobić. Tata był bardziej taki przezorny, ostrożny, może to nowy świat i tak dalej, ale to może wypowiedzcie, no, jak bardziej to widzisz w ogóle. Sceptycznie podchodziłem do wyjazdu, bo mimo wszystko no, jest to jeszcze kraj komunistyczny, inne reguły, trzeba było wizy, wszystko przejść, całą ścieżkę, całą procedurę. Język, bariera, kultura całkiem inna, całkiem jeśli chodzi o psychikę, o podejście, no po prostu kulturalnie jesteśmy. Całkiem inaczej. Tak, tutaj należy właśnie jeszcze raz wielkie podziękowania w stronę mamy, gdzie dwa tygodnie byliśmy w Chinach, wracamy po takiej długiej podróży i gołębie, śmiejmy się, że wyglądają lepiej. Jak, no, może były troszkę tęższe, faktycznie no, karmiła je trochę mocniej, ale tak jakby nie było żadnych ubytków ani nic. Wszystko to był jeszcze, to jest akurat koniec listopada, także gołębie kończyły pierzyć. Też właśnie się tak obawialiśmy, czy to wszystko będzie dograne, ale naprawdę wszystko było pierwsza klasa. Także to jest ten plus, że właśnie, czy teraz nawet Wiktor, jak byliśmy za granicą i tak dalej, nawet u Sztinsa, że po prostu mogę sobie na to pozwolić, czy wrócę dzień później, czy dwa dni później, coś się stanie, wydarzy po drodze, ja się nie przejmuję, że Jezu, muszę wracać do domu, bo nikt sobie z gołębiami nie poradzi, tak, jestem spokojny, może mnie w domu miesiąc nie być i jestem przekonany, że nic by się złego nie stało, także to jest faktycznie taki plus tego naszego kolektywu. No dokładnie. No a powiedz, jak wygląda sytuacja z gołębiami, bo jadąc tam do Chin, zabraliście część jakichś gołębi na sprzedaż też, tak? To znaczy, no wcześniej oczywiście... I transport jak wygląda, jest jakiś sposób ograniczony, bo no to też warto zwrócić hodowcom uwagę. Tak, ale warto zwrócić hodowcom uwagę, bo w Pomorze jeżdżę, albo no tak, ty tam opowiadaliśmy, i hodowcy na prawo i na lewo się chwalą, że oni do Chin wysyłają gołębi. To jest nieprawda, nie ma możliwości do Chin wysyłania do łatwo gołębi, bo jest to no, dość spore utrudnienie, tak? No tak, z Polski to nie ma.
ogólnie z Polski na razie jeszcze nie ma, tam będzie właśnie nasz kolega Florin, właściciel Florin Cristunea, właściciel wspólnego gołębnika w Rumunii Korabia, będzie organizował, próbował właśnie, jak te aukcje ma robić właśnie na wspólnym gołębniku Korabia, które i chce bezpośrednio właśnie robić te aukcje w Chinach, przez to musi sobie załatwić jakiś fajny transport z Bukaresztu, także tam załatwia wszystkie papiery, ale tutaj z Polski nie ma takiej możliwości, my zazwyczaj wysyłamy gołębie albo przez Holandię, albo przez Belgię, zależy który, można powiedzieć, hub jest otwarty, jeśli chodzi o przesył gołębi, ale tak jak mówię, no, czasem jest łatwiej, czasem jest ciężej, ale te gołębie w jakiś tam sposób, wiadomo, trzeba dostarczyć. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, trzeba mieć swojego człowieka w Chinach. Te gołębie gdzieś muszą trafić, muszą być w dobrym miejscu przechowywane, bo naprawdę tam też no, występuje taka, można powiedzieć, no, metoda ograniczonego zaufania. Także no, nie można wszystko zrobić z pierwszym lepszym Chińczykiem, bo też, nie oszukujmy się, jest on naród trochę taki cwany i po prostu można się dać, wielu Europejczyków o tym się przekonało i przykładowo na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że takie sławy, czy to jest Benny Schrevening, czy to są bracia Sangers, czy ktokolwiek inny, to oni wszystko załatwiają za pośrednictwem Pipy. Przez to oni byli bardzo zdziwieni, tak chyba wcześniej wspomniałem na reportażu, czy mówiliśmy nawet prywatnie, że my pojechaliśmy do Chin na własną rękę tylko do naszego agenta, przedstawiciela, a wszyscy hodowcy, cała czołówka europejska łącznie z Gerardem Kopmanem, gdzie sprzedajemy gołębie, jest tam na stoisku, można powiedzieć, nie wiem, chyba z 25 Chińczyków. Zresztą będzie filmik z naszej, krótki taki filmik z naszej podróży do Chin, gdzie mieliśmy stoisko i wszystko. Także tutaj troszkę może prywaty z mojej strony, że w okolicach 24 grudnia na naszym kanale na YouTubie pod nazwą, nasz nowy kanał nosi nazwę Marzesz Racing Team, opublikujemy tam mały filmik właśnie z naszej podróży do Chin, także proszę wejść, śledzić nas na bieżąco, tam kilka fajnych, ciekawych informacji zamieścimy. Hodowcy z Polski na pewno zobaczą coś po raz pierwszy w życiu, jak to tam wygląda na żywo i naprawdę taka miła sytuacja, gdzie Chińczycy przychodzili na koniec targów i mówili do nas, że kurczę, wy macie najładniejsze gołębie z Europy w tym roku. Za chwilę tam sprzedajemy tam jakiegoś gołębia Chińczykowi, ktoś mnie klepie w prawe ramię, patrzę, przychodzi na stoisko Gerard Kopman i faktycznie mówi wow, dobra robota, także jest to naprawdę takie no, motywujące, że tam nie było już, w Chinach jest ten plus faktycznie, że zaciera się bariera, czy jesteś Belgiem, Holendrem, czy Polakiem, tam już naprawdę Europejczyk z fajnymi gołębiami to już jest, no dla nich biały człowiek faktycznie na wysokim poziomie, jeśli chodzi o hodowlę gołębi, o te gołębie, budowę i tak dalej, także... No powiedzmy teraz tak, bo tutaj jeżeli chodzi o ten wyjazd, musieliście się do tego wyjazdu przygotować dużo, dużo wcześniej, tak? No tak, zdecydowanie, no gołębie praktycznie zaraz po sezonie lotowym zostały wysłane na kwarantannę do Holandii, opłacone, także tu wszystko naprawdę musiało być zorganizowane dużo wcześniej, po czym musieliśmy jeździć do Warszawy po wizy i tak dalej, te bilety, hotele w Chinach, to wszystko nie jest takie proste, gdyż można powiedzieć, że Chiny wielki naród, ale praktycznie byliśmy w mieście, które liczy 1 milion mieszkańców, czyli można powiedzieć w cudzysłowie potężne polskie miasto, a ja wszedłem, bo akurat nasz agent się troszkę spóźnił, bo mieszka 300 km od Pekinu. Sami musieliśmy wszystko załatwić w takim faktycznie na wysokim poziomie hotelu i tak dalej i podchodzimy do tej lady tak zwanej, do sekretariatu, chcemy się zameldować, że tam nikt nie mówi po angielsku. Także tamta troszkę tam może w cudzysłowie zaczął mruczeć, że ktoś mi się dostali, że nie wiadomo co teraz robić, bo to wszyscy po chińsku, ale mimo wszystko udało się to zorganizować jakoś, nie wiem, za pomocą gestów czy tam jakiegoś łamanego angielskiego, który tam, co niektórzy znali, udało się to zorganizować, ale na pewno na pierwszy raz jest to duży stres, ale przykładowo i pierwszy dzień tak byliśmy zestresowani, jak to wszystko wygląda, ale już na drugi dzień, na trzeci dzień i kolejne dni, które tam spędziliśmy, tam mieliśmy też kilka wycieczek, zapraszali nas na kolację do swoich tak samo hodowli, tam Chińczycy, koledzy właśnie naszego przedstawiciela, czy w ogóle hodowcy tam z okolic właśnie prosili, żeby przyjechać, ocenić ich gołębie, także mieliśmy kilka takich naprawdę fajnych dni, no i na koniec jednak z tego stresu wszystko się przerodziło na to, że pierwsze to były myśli takie, że wracamy do Polski, ale chcemy tam wrócić, także jest to naprawdę bardzo pozytywne i jeżeli ma się możliwość, to naprawdę trzeba tego spróbować. Szacunek duży dla Europejczyków ze strony Chińczyków jest naprawdę przeogromny i tak, ale widzisz, cenią strasznie. Tylko, że to jest też nie do końca tak, bo też dużo Chińczyków właśnie przychodziło na stoisko i narzekało, że Belgowie czy Holendrzy pierwsze lata przywozili fajne gołębie, a później już troszkę chcieli wepchać byle co, a Chińczycy są zbyt dumnym narodem i przez to właśnie my mieliśmy dosyć fajne poszanowanie, że okej, przywozicie faktycznie super ładne gołębie w budowie, a byli trochę źli, że właśnie już Belgowie, Holendrzy mają ich za tak zwany, nie wiem, w cudzysłowie śmietnik świata i chcą im wepchać wszystko, co się tylko rusza, także tutaj też naprawdę z Chińczykami trzeba na to uważać, że są dumnym narodem i naprawdę nie można ich oszukiwać albo próbować przejść im przez rozum, bo naprawdę są narodem inteligentnym, to im trzeba oddać.
Okej, okay, a powiedzmy, jakie plany na kolejne lata w hodowli? No bo to jest podstawa, no chyba dlatego kupujecie kolejne gołębie, widzę, że rozpód się rozrasta i, no, i planujecie tak. Jakąś tam przyszłość z tymi gołębiami, ale to jak te, jakie plany, tak? To jest zdecydowanie jakie plany. No tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że praktycznie przez 5-6 lat mamy te same gołębie od tych samych hodowców, tylko dokupujemy, można powiedzieć, te linie, czy jak... To jest normalne, że jeżeli kupujemy gołębie od Heinza Wiligorica na przykład, no to on teraz już te gołębie krzyżuje, także coraz ciężej jest dostać gołębie, można powiedzieć, bredowane, czyste wosy, także szukamy, no teraz ostatnimi naszymi najświeższymi nabytkami są oryginalne gołębie, zachowana linia od 1942 roku, gołębie Stichelbauta, gołębie Jensen-Voss i gołębie Jana Ardena, także jest to, można powiedzieć, takie totalne perełki, gdzie mamy to od niemieckiego hodowcy, który praktycznie jest ostatnim Europejczykiem, który te zachował tak w czystości krwi te szczepy. No tutaj tak jak zawsze, już od 5-6 lat bazujemy na gołębiach, wiadomo, są to gołębie Suringsa, Grotjansa, Fraldenhofena, Ritza, Ralph Chablon, Fineke 5000, gołębie Guntera Prange, Andreasa Drapy, Gerarda Kopmana. Tutaj tak samo dołączone są gołębie Ferbre, oczywiście z Holandii, na taki lekko daleki dystans, z rodziny Norman, z którą się przyjaźnimy, gdzie teraz się będziemy, tak jak opowiadałem wcześniej, wymieniać gołębiami z Nikolasem, z Filipem, także też to jest takie, można powiedzieć, no, bardzo ciekawe, że chcą z Polakami, można powiedzieć, wymieniać się gołębiami, to jest naprawdę też takie, co daje takiego kopa motywacyjnego zdecydowanie, także tutaj tych linii jest bardzo dużo u nas, tak samo nowe nabytki od Siaka Buwaldy na daleki dystans, czy rodziny Schlimmer z Niemiec, gdzie fajnie gołębie się sprawdzają na wspólnych gołębnikach. No mam na dzień dzisiejszy 16-17 linii hodowlanych, z których posiadamy no 20-30-40 sztuk od naszego przyjaciela Martina Sztinsa z Niemiec. Na dzień dzisiejszy jest prawie 70 sztuk gołębi w rozpłodzie. I my tego nie ukrywamy, że faktycznie mamy dużą hodowlę, dużo hodujemy, ale też bardzo dużo selekcjonujemy. Przez to sam Wiktor zauważyłeś, bo się pytałeś, macie tyle gołębi na rozpłodzie, gdzie są młode z tych gołębi? No właśnie, to jest kwestia taka, że gołębie rozpłodowe bardzo szanujemy, ciągniemy pierwszy lęk, można powiedzieć, na wspólne gołębniki, drugi dla nas, dla naszego szwagra, dla mojego szwagra Wojtka Taraska i siostry Marioli, gdzie też, można powiedzieć, robią nam świetną reklamę, gdzie starają się fajnie i faktycznie, tak jak opowiadałem wcześniej, osiągają bardzo fajne rezultaty, gdzie, można powiedzieć, totalni amatorzy na jeden raz stają się czołowymi graczami w oddziale, także no to jest naprawdę fajne i widać, że te gołębie dają sobie radę. Także, no co tu więcej można powiedzieć, no robimy wszystko i właśnie jeszcze wracając tutaj do tego tematu tych 30-40 jesiennych młodych. U nas gołębie rozpłodowe mają 1-2, maksymalnie 3 lęki z najlepszych par rozpłodowych. To jest ten taki lęk właśnie 30-40 młodych, które są na sprzedaż, zazwyczaj idą za granicę. W tym roku zrobimy taki pewno fajny gest, że Wiktor do nas tutaj przyjechał, w końcu zachęcił nas do nakręcenia filmu jako, można powiedzieć, pierwszy Polak, fajnie to robi, profesjonalnie, jesteśmy z tego zadowoleni. Wreszcie jest coś ciekawego, z czym możemy się utożsamić jako Polacy, że nie jest to jakaś zbieranina jakichś kolorowych napisów na jakimś portalu, gdzie nie wiadomo o co chodzi, tylko naprawdę jest to tutaj fajnie zorganizowane na wzór zachodni i w czymś takim naprawdę możemy to swoim nazwiskiem podpisać i coś takiego właśnie wymyśliliśmy, że będą to 5 sztuk na aukcję, wymyślimy jakiś ciekawy gołębi. No i może tutaj też zapraszam jeszcze, może teraz powiem tak na szybko, że zapraszam na nasze stoisko do Sosnowca, gdzie tutaj jeszcze też troszkę prywaty, na korzystając z uprzejmości Wiktora, wtrącę, że jestem przedstawicielem 7 w zasadzie wspólnych gołębników w Europie plus 5 poza granicami Europy. Także tutaj też można się ze mną kontaktować, jeśli chcecie Państwo wysłać swoje gołębie, czy to do Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Zimbabwe, Tajlandia, Maroko. Tutaj służę pomocą, organizuję transport, zazwyczaj zawozimy statut te gołębie osobiście. Gołębie przebywają w transporcie tylko kilkanaście godzin, co zresztą świadczy, że ten transport musi być naprawdę udany, jeśli potrafimy rywalizować z hodowcami z całego świata na wspólnych gołębnikach z naszymi gołębiami. Także. Marek, ale do Tajlandii nie zawozisz samochodem gołębi? No do Tajlandii nie, ale to jest, no wiadomo, do Tajlandii nie, to bardziej pewno byśmy rowerami musieli pojechać, ale przez lasy omijać wszystkie te stepy, ale do Tajlandii zawozimy, można powiedzieć, bezpośrednio na samolot. Ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację, że zawoziliśmy gołębie i po 20 minutach one odlatywały samolotem na wspólnych gołębnikach, że gołębie były dużo wcześniej, przykładowo tam koledzy mi wysłali właściciel wspólnego gołębnika zdjęcia, gdzie my mamy do domu jeszcze 1100 km, a gołębie już wylądowały na wspólnym gołębniku. Także no, robimy wszystko, żeby promować te polskie gołębie tak samo, żeby pokazywać, że Polacy potrafią, mają świetne gołębie. Także zachęcam do udziału i będziemy na stoisku 72 pod nazwą Maziarz Wspólne Gołębniki w Europie w Sosnowcu. Także myślę, zapraszam, na pewno wiele ciekawych informacji możecie się Państwo dowiedzieć. Znaczy powiem tak, hodowla rodziny Maziarz jest bardzo ciekawa i teraz to, co hodowcy widzieli w tym materiale, no to mogą tylko odzorować sobie, jak
popularni jesteście za granicą, bo w Polsce nikt prawie, powiedzmy, może w jakiś sposób o was nie słyszał, bo się nie reklamowaliście, tak? Więc tutaj na pewno w jakiś sposób teraz zaistniecie, ale to chyba też każdy słyszał o tym nazwisku, tak? No Buarek myślę, że tutaj w Polsce też w jakiś sposób też stara się pokazywać i w sumie Polacy powinni być po części dumni, że mają waszą rodzinę, waszą jakby hodowlę, bo reprezentujecie polskie hodowle, polskie gołębie za granicą. Na wspólnych gołębnikach wygrywacie sporo. No dokładnie, tu nie można powiedzieć, tak jak wcześniej właśnie opowiadałem o naszych sukcesach na wspólnych gołębnikach, no są to sukcesy bardzo zauważalne, co jeszcze raz należy podkreślić, no co robią takie sukcesy. Jesteście takim Adamem Małyszem. O. No można coś takiego powiedzieć, no i to jest właśnie ciekawe, że jeszcze kilka lat temu na pewno bym nie pomyślał, że jak rozmawialiśmy z kolegami z Belgii, z Holandii, z Niemiec, mówili, okej, wy musicie się nastawić na rynek chiński, na Tajwan, tutaj nie ma szans, żebyście sprzedawali gołębie do Europy Zachodniej i tak dalej. No, na dzień dzisiejszy nasze gołębie znajdują się w 38 krajach świata, z różnych kontynentów, a taką ciekawostką, może całkiem blisko geograficznie, ale jest bardzo ciekawe, że nasze gołębie ostatnio znalazły przede wszystkim nabywców w Belgii i w Holandii, gdzie wcześniej byliśmy przekonani, nawet sam mówiłem do taty, że nie ma szans, że my kiedyś tam gołębie sprzedamy, a jednak okazało się, że brzydko mówiąc, kilku Belgom skopaliśmy tyłki na wspólnych gołębnikach i właśnie te nazwiska teraz od nas kupili gołębie, także no jest to naprawdę taka fajna reklama, że jeżeli widzą Belgowie, Holendrzy, że we wspólnej rywalizacji polska flaga jest przed belgijską, niemiecką, okej, bo z początku jest, że w Polsce nie ma poziomu i tak dalej, są różne takie pogłoski, że u nas można kurami, nioskami zdobywać pierwsze konkursy, ale jeżeli w bezpośredniej rywalizacji potrafimy z nimi walczyć, no to nieraz się tak samo i im oczy otwarły, że okej, jednak na tych Polaków trzeba uważać. Także przez to zachęcam hodowców z Polski, tych co mają czas, latają, mają świetne wyniki, ale również tych co nie mają czasu dla gołębi, a wiedzą, że mają fajne ptaki, żeby zaprezentować się na wspólnych gołębnikach w Europie, na świecie, bo naprawdę jest to fajna forma reklamy naszego sportu gołębiarskiego, bo tak się często mówi na przykład, że jakiego bym kolegę w Polsce nie zapytał, to wyśmiewa przykładowo rumuński sport gołębiarski. A co tam, Rumunii, jakieś cygady, nie wiadomo, takie się słyszy różne rzeczy. A teraz nie ma się co obrażać, Rumunii nas wyprzedzili o 30-40 lat, jeśli chodzi o sport gołębiarski. Oni są rozpoznawalni i gołębie są szanowane, osiągają świetne rezultaty. I dlaczego taki wielki naród jak my, 40 tysięcy hodowców, nie możemy wyprzedzić kilkutysięcznego państwa z Rumunii? Także tutaj... Co można powiedzieć? Jeszcze raz zachęcam do udziału, gdyż naprawdę nasze gołębie nie są gorsze jak gołębie z Rumunii, czy z Belgii, Holandii i tak dalej. Tylko przede wszystkim jest znowu ta różnica, że na zachodzie gołębie szanują hodowcy warunki nasiania, stworzenia lotu. Jest naprawdę kultura całkiem inna, a u nas jeszcze jest to survivalowe. No tak, to jest właśnie, jeśli chodzi, ja cały czas tutaj powtarzamy, że to nie chodzi o to, że jak nieraz ludzie napiszą po forach, że powiedzmy czołowi hodowcy w Polsce czekają tylko na loty w słoneczku, to absolutnie nie o to chodzi, bo przez całą trasę może nawet padać ten deszcz, ale najważniejsze jest, żeby była przede wszystkim widoczność i możliwość odlotu gołębi. Jeżeli gołębie dobrze chwycą kierunek, nawet są przelotne opady deszczu po drodze, okej, one mogą lecieć, nie ma żadnego problemu, że jest pochmurane, ale jeżeli nie ma w ogóle widoczności, jeżeli przechodzą fronty atmosferyczne, gołębie przez to nie przelecą, żeby nie wiadomo co, wtedy można powiedzieć takie przypadkowe, te słabsze gołębie docierają do celu, a naprawdę masa super gołębi ginie, także naprawdę też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z hodowców, czy to chodzi o naszą rodzinę, czy o no praktycznie każdego jednego hodowcę, który oddaje swoje gołębie na spis, inwestuje, czy to w karmę, czy w jakieś środki, aminokwasy, oleje, drożdże, no nie ma opcji, żeby w dzisiejszych czasach przelecieć, powiedzmy, bez zakwaszacza, bez czosnku i takich różnych rzeczy tak samo, gdzie naprawdę no, coś tym gołębiom trzeba podać, trzeba je zaszczepić, trzeba opłacić, także myślę, że nikt nie chce tych gołębi tracić, także no naprawdę nie można iść na tak zwaną wybitkę. Tu jest jeszcze kwestia humanitarna. Po prostu mnie zawsze denerwuje, jak idzie lot ciężki, bomba zrobiona na własne życzenie, po prostu decyzja zarządu ludzi i te gołębie później na drugi, trzeci, czwarty dzień przychodzą skonane, to po prostu dla mnie to jest najgorsze, co może być. Tak, to każdego jednego odpowiedzialnego za to też bym wypuścił w takich warunkach i bez jedzenia, bez picia. Powrót do domu.
najwybitniejsze gołębie się wtedy najbardziej uparte traci, które przychodzą wycięte na żyletkę tak zwaną. Ja kiedyś na jednym materiale powiedziałem, że prezes do spraw lotowych jest w oddziale osobą najważniejszą, bo nie ma w sumie odpowiedzialną, osoby, odpowiedzialną i najważniejszą, bo to od niej zależy tak naprawdę i to ona kontroluje to wszystko. I to oczywiście najważniejsza osoba jest w oddziale, więc taką oczywiście osobę... Ale tutaj właśnie też może chciałem wtrącić w to, że u nas naprawdę pomimo tego, że mamy mały oddział, kolejny rok udaje się nam dokończyć w miarę bez strat sezon, gdzie przykładowo wypuszczamy nawet gołębie sami, gdzie można pomyśleć też o tym, że inaczej się leci na pną gołębiowi, jeżeli jest start powiedzmy 3-4 tysięcy gołębi, a inaczej jeżeli te gołębie powiedzmy leci 500-600 gołębi w pojedynkę na końcowych lotach. Ta siła ciągu jest całkiem inna i mimo wszystko nasz prezes do spraw lotowych Piotr Michalik czy prezes działu Andrzej Kowal naprawdę konsultują coraz... Tak, weszła może taka wszystko, moda, że można... wcześniej było takie, że jeden na drugiego można powiedzieć zwala po działach nieraz, że a to wypuścił prezes, a to kierowca, a teraz naprawdę już od dwóch sezonów trzeba należy pochwalić nasz zarząd, że podejmujemy te decyzje również tutaj w konsultacji z nami. Tak samo można powiedzieć, że cały większość zarządu na pewno podejmuje te decyzje wspólnie. Nie ma czegoś takiego, że Piotrek wypuści gołębie, pan Andrzej o tym nie wie, czy my nie wiemy. Tutaj naprawdę staramy się, żeby te gołębie miały jak najlepsze warunki, przez to, tak jak wcześniej wspomniałem, kupiliśmy najnowocześniejszy samochód na oddziale i po prostu zapraszam wszystkich hodowców, bo u nas się ptaki zaczyna, tak mówię, od dwóch sezonów już naprawdę fajnie szanować i można w zdrowej rywalizacji powalczyć. Tak, tutaj też nikt się rywalizacji nie boi, o czym świadczy, że no naprawdę bardzo mocno podniósł swój poziom Piotrek Michalik, właśnie wspomniany, zainwestował w gołębie, bardzo fajnie zaczął latać. Tak samo jest Andrzej Wajda, również tam od niego z miejscowości super lotuje. Do naszego oddziału przyszedł Andrzej Respekta, również czołowy gracz okręgu, gdzie należy się spodziewać, że w przyszłym sezonie lotowym no, będzie ciężko z nim rywalizować i będziemy musieli wznieść się na wyżyny, żeby faktycznie tych chłopaków pokonać i tutaj nikt się nie boi rywalizacji, bo tylko najważniejsze, żeby rywalizacja była zdrowa, że nie będziemy grać, można powiedzieć, pogodą, że tutaj puścimy we mgle, szybsze gołębie przejdą. Nie, walczymy wszyscy w równych warunkach i naprawdę jest fajnie, sympatycznie. I... Na razie się dogadujemy z całym oddziałem w sumie i tutaj nie mówi się o wypadkach losowych, tak, że jest dobrze i po drodze przykładowo jakaś loty, bomba, że coś nikt nie wie, trafi, co się stało. No, to jest oczywiste. Ale tak jakby, no, myślę, że przyszłość dla naszego oddziału rysuje się w kolorowych barwach i z tego miejsca naprawdę chcieliśmy zaprosić hodowców z naszego okręgu, z sąsiednich oddziałów, żeby przychodzili do nas, bo naprawdę czy to samochód, czy kwestia wypuszczenia, czy w ogóle dbanie o gołębie naprawdę u nas teraz staje na coraz wyższym poziomie. Chłopaki robią dobrą robotę, także wszystko idzie, myślę, ku dobremu. Także co, no ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, jeżeli ktoś jest zainteresowany wspólnymi gołębnikami, jeżeli ktoś jest zainteresowany w jakiś sposób zakupami gołębi z tej hodowli, bo wiadomo, też liczba gołębi jest ograniczona, to jakbyś mógł, Arek, podać numer telefonu do siebie, żeby ktoś mógł skontaktować. Numer telefonu do nas to jest 692-468-569, tak samo strona www.maziarz-pigeons.pl i tak samo kanał na YouTubie Maziarz Racing Team, tam wiele nowości będziemy zamieszczać, naprawdę takich ciekawych, niekomercyjnych, a informacyjnych, co myślę, że w dzisiejszych czasach też jest takim ewenementem, także zapraszam. Tak samo jeśli chodzi o wysyłkę gołębi na wspólne gołębniki, służymy pomocą, zawozimy te gołębie, także jesteśmy otwarci na wszelkie dialogi z hodowcami, także zapraszamy do kontaktu zdecydowanie. Także co, zapraszam hodowców, ja wam życzę tylko dobrego sezonu 2018, a przede wszystkim... Dziękujemy czy nie dziękujemy? A przede wszystkim wygrania Mistrzostwa Polski, chociaż w oddziale u was troszkę ciężko, ale dacie chyba radę. Jest, no myślę, że jesteśmy na to dobrej nadziei i myślę, że kiedyś będzie jeszcze o naszym oddziale, czy to o nas, czy o kolegach z oddziału, z którymi rywalizujemy, będzie głośno na arenie narodowej, gdzie faktycznie do nas będą przychodzić hodowcy, którzy chcą, żeby ich gołębie szanować, także myślę, że jeszcze nie raz usłyszysz o naszym oddziale. A my chcemy ten oddział promować za granicą tak samo, jeśli chodzi dokładnie o nasz oddział 200. Także tutaj zrobimy wszystko, żebyś przez kolejne lata przyjeżdżał nie tylko do nas, ale też do kolegów z naszego oddziału, także myślę, że będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Okej, dobry lot. Dobrze, dobry lot. Odjechałem, warto zaznaczyć taką informację dla hodowców, że u nas na portalu PigeBook będzie prowadzona aukcja 5 gołębi z hodowli tutaj rodziny Maziarz. To co mogę tylko powiedzieć już jeszcze zanim oddam głos Arkowi, to jest to, że tych gołębi tak naprawdę w jakiś sposób nawet nie chciałeś dać, bo powiedziałeś, że w Polsce te gołębie nie będą sprzedawane nigdy.
No ale to jak wiadomo, no ja to ja i tutaj coś musiałeś przygotować, więc zobaczymy. Możliwe, że ktoś, kto kupi te gołębie, zresztą jak na wspólnych gołębikach ktoś kupywał, to po roku się zgłaszał z powrotem do ciebie po następne gołębie, tak? Po następne zakupy. No dokładnie tak, tutaj można na pewno zaznaczyć, że jeśli chodzi o aukcje naszych gołębi za granicą, to co roku mamy tych samych klientów, można powiedzieć, także to coś o tym świadczy, że te gołębie faktycznie są fajne. Tutaj może, żeby być ściśle wszystko ująć, to jest, że pojedyncze gołębie na Polskę są sprzedawane, tylko tutaj miałem na myśli, że w ogóle na żadnym portalu aukcyjnym w Polsce nie chcieli robić tej aukcji, no i tutaj Wiktor, faktycznie jesteś wyjątkiem, że robisz to fajnie, profesjonalnie i zdecydowaliśmy się 5 gołębi dać tutaj do ciebie na aukcję. Będą to pełne rodzeństwo gołębi, które wylatały czwarte miejsce na finale na dalekim dystansie w Korabi. Będzie to pełny brat gołębia, który był najlepszym lotnikiem na Great Derby Algarve. Z naszego najlepszego starego samca rozpodowego Ferbre, syna Patrycji, będzie również gołąb. Będzie gołąb z naszego najlepszego rozpodowego samca od Heinza Wiego Ryjca z Blue Kinga. Także naprawdę 5 takich, można powiedzieć, perełek, które myślę, że sprawdzą się, jeżeli tylko cokolwiek hodowca będzie miał wiedzę i pojęcia na temat gołębi, tak naprawdę tego materiału nie zmarnuje. Także tutaj zapraszamy do aukcji i tutaj jeszcze chciałem nadmienić, że zapraszamy przede wszystkim również na kanał na YouTube, na nasz Maziarz Racing Team, naszą stronę internetową, która jest ostatnimi czasy bardzo często aktualizowana, a to wszystko należy zawdzięczyć tylko i wyłącznie mojej dziewczynie Agnieszce, która wkłada w to naprawdę wiele serca, żeby to wszystko funkcjonowało, było na bieżąco, naprawdę można powiedzieć, że zna się na tym, chociaż z wykształcenia z zawodu jest troszkę kimś innym, a jednak mimo wszystko radzi sobie w tym internecie, co na początku dla niej również wszystko było nowe, ale próbowała, starała się, teraz nakręcamy również te wszystkie relacje na nasz kanał na YouTubie, jeśli chodzi o stronę internetową, tak samo wszystko ona prowadzi, te wszystkie nowości i tak dalej, tak samo strona na Facebooku nasza, wszystko jest w jej rękach, także tutaj naprawdę wielki szacunek i ukłony dla niej, że mimo tego, gdzie na początku, jak to pewno większość dziewczyn, no troszkę z przerażeniem patrzyła na te gołębie, a później z każdym dniem jednak zatapiała się w ten temat i na dzień dzisiejszy naprawdę stanowi, można powiedzieć, taką czwartą nogę naszego teamu, także wszystko idzie w fajnym kierunku i... Można by powiedzieć w ten sposób tylko, że takiej dziewczyny, a możliwe, że już za niedługo żony, warto szukać, bo tutaj, no tak jak mówiliśmy, że ona czasem potrafi po 2 godziny tylko spać, żeby tylko dokończyć tą pracę, którą musicie przygotować na drugi dzień, tak? No dokładnie tak, tutaj można tylko i wyłącznie powiedzieć kolegom hodowcom, jak nieraz narzekają, że żony się nie interesują, czy tam dziewczyny i tak dalej, no można krótko podsumować, że szukajcie, a znajdziecie i tym możemy zakończyć. Okej, okay, także życzymy hodowcom no dobrego lotu, a przede wszystkim sukcesu w 2018 roku. I co? I zapraszamy do aukcji. Aukcję, no po prostu trzeba zerknąć sobie na portalu, kiedy będzie prowadzona, bo do dokładnej daty jeszcze nie wiemy, więc no trzeba przeglądać ten portal, wchodzić na pigebu.com, tutaj link się wyświetlił. No co, zapraszamy. Dobry lot. Dokładnie tak, dobry lot.